Kampus. Kampus. Jaja w kuchni. Witajcie kochani, to są Jaja w kuchni, czyli najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze. Ja się nazywam Marcin Kuc, przyszła jesień, więc jestem zakatarzony, chory, najadłem się gripeksów i jestem tutaj specjalnie dla was, żeby nieść tę cudowną nowinę, że cudowne nowości w cudownym, jedynym takim miejscu na świecie, które się nazywa DSEO, się dzieją. Ze mną są Małgorzata Wątła, head pastry chef, czytam z twojego kitla, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Łukasz Smoliński, prezes DSEO, spółka ZO, dobrze mówię? Spółka ZO. Cześć, fajnie, że przyszliście. Słuchajcie, no w zeszły wtorek mieliśmy okazję się spotkać w waszym nowym DSEO w Forcie 8 i spróbować nowych ciastek. Ja jestem zachwycony. Jestem zachwycony i o tym będziemy sobie rozmawiać przez następną godzinę. Może jakaś zajaweczka o tych ciasteczkach? Zajaweczka o ciasteczkach? No oczywiście, a które najbardziej smakowało? No mi najbardziej smakowało koko. Koko. No to oczywiście to jest ciastko kokosowe, jak sama nazwa mówi. Pod trzema względami jest kokosowe, czyli krem jest kokosowy, pâtissier. Później jest w środku, też również się znajduje pralina kokosowa z migdałem, która się fajnie rozpływa, jest słodko-słona. A na wierzchu mamy krem chantilly, również też z domieszką kokosa, więc jest potrójne kokosowe. No i właśnie o takich słodkościach, które dzieją się w DSEO, będziemy rozmawiać przez całą godzinę, a że to radio jest radiem, które spełnia marzenia, to teraz, Łukaszu, dla ciebie specjalnie piosenka z dedykacją. Okej. Okay. Poprosimy! Nie rozumiem. Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary. Gdybyś wiedział, jakie pieniądze. A on odmówił. A teraz tu z tobą oto zagrał. Bo za mną chciał wygrać. Ale mu się nie udało. Zdrówka. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę. Jak bańka to półtorej, jak reszta moje, jak pozę to pierdielo. Jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. Zamknięta butla to gadka szczera. Jak chcę parodię, to otwieram. Jak nagroda, to laureat. Jak jest flota, to zabieram. Jak jest wróg, to żywcem pożeram. Jak arsenał, to snajpera. Jak fajera, to ma się zbierać. Jak kwatera, to dajesz melanż. Jak trofea, to serbera. Jak polewać, to ocean. Jak żyć, to niejako bić, wypuszczać dym. Ale nikt nie zyska, jak już kraść, to siedem cyfr. Jak grać, to jak mistrz. A jak iść, to walić sprint. Jak czcić, oby nigdy kwit. Doceniać spryt i szósty zmysł. A jak gryźć, to do krwi jak wilk. Ej, masz jakiś cynk? Dawaj, bo czeka już drink. Poker, szampany i złote dywany. I spala rejzny do panamy. Diamenty błyskają już blink, blink. Więc wstaje rozbieg, wale mocne. Wanny bąble, wanny topless. Ta emocje, tak co piątek. Stop, poproszę i tracę wątek. To są Jaja w kuchni, Małgorzata Wątła, head pastry chef DSEO Patisserie. And chocolaterie. Oraz prezes DSEO Patisserie and Chocolaterie, Łukasz Smoliński. Ten prezes tak rozumiem, że tak z przekąsem takim... No, słuchaj, tak tytułujesz się zawsze, jak piszesz te kilometrowe posty na Facebooku. Ale to tak dla Jaj w kuchni. Dla Jaj w kuchni, ojojoj, jak mi miło. Słuchajcie, no tak jak mówiliśmy wcześniej, w zeszły wtorek udało mi się spróbować u was bardzo fajnych nowych ciastek, więc już powiedzieliśmy o tym kokosowym. Powiedzmy też, jakie są kolejne. Jakie w ogóle zmiany zaszły w DSEO, bo byliśmy tutaj, na audycja jest od 3 lat, więc byliśmy tutaj razem raz albo dwa razy. Raz
podejrzewam, że byliście jako Taste Away z Natalią. Z Natalią i z całą gromadką, a raz typowo jako Deseo. Więc co ciekawego w Deseo nowego się dziać będzie teraz? No, przede wszystkim zmieniło się szefostwo cukierni, czyli Gosia Wątła i Oksana Rajczakowska, która jest Creative Pastry szefem. I to jest duża zmiana, ponieważ myślę, że tą zmianą wznieśliśmy się na zupełnie inny poziom. Czyli siła jest kobietą po prostu. Generalnie teraz już w Deseo jest tak, że... Zostałeś tylko ty, rodzynek, zostałem chyba ostatnim mężczyzną, który zarządza tą firmą, bo jest pełen babiniec od dyrektor zarządzającej po szefowe cukierni. I w końcu jest zysk. Większość... My tak na zysk w chwili obecnej nie patrzymy, trochę mamy inne priorytety, ale rzeczywiście dziewczyny dały zupełnie nową jakość, zupełnie inny, inaczej wygląda proces tworzenia tego, co tworzymy nowego. Wiele nowych pozycji. Moim zdaniem po ostatnim naszym wyjeździe do Paryża, gdzie przeszliśmy przez wszystkie topowe cukiernie paryskie, a wiadomo, że to paryskie cukiernie są najlepszymi cukierniami na świecie, myślę, że po debiucie wszystkich naszych nowych ciastek będziemy mieli tak 7 z 12 ciastek na takim naprawdę światowym poziomie, więc jest na co czekać. Już pierwsza premiera za nami w sobotę, bardzo entuzjastycznie przyjęta o godzinie 17 w niedzielę nie było. Już widziałem, że rezerwacje trzeba robić. W żadnym naszym lokalu ani jednego ciastka. Przypomnijmy, gdzie te lokale są dla tych, którzy przeleżeli pod kamieniem ostatni pół wieku i nie wiedzą, gdzie jest Deseo. Staramy się ulokować lokale po całej Warszawie tak, żeby odległość od Deseo nie była zbyt daleka, więc jest Burakowska, znane miejsce, Burakowska 5/7, Angorska 27, czyli tam, gdzie mamy pracownię i taki mały lokal w stylu paryskim, czyli bez toalety, bez bardziej pastry shop niż kawiarnia. Hala Gwardii, znana myślę, że słuchaczom Campus. I ostatni nasz nabytek, pierwszy franczyzowy, czyli Fort 8. Czyli Mokotów, czyli idąc po kolei, Żoliborz, Saska Kępa, Centrum i skrzyżowanie kilku dzielnic, bo tak naprawdę to jest Mokotów, Wilanów i Ursynów. Czyli tak naprawdę no, cała Warszawa jest w polu rażenia, jakby nie patrzeć. No, jeszcze czas na Brudno. Zobaczymy. Małgorzato, z tobą muszę porozmawiać o tych smakach. Jakie są kolejne ciastka? Może na każde wejście opowiedzmy o jednym ciastku. Było już koko, to teraz jakie kolejne? To prezesowi, które ciastko najbardziej smakowało. Prezesowi co prezesowskie. No ale Gosia, przecież my nie jesteśmy na per prezes. No nie, ale... Prezes mówił, że lubi ciepło. Azja 2. Azja. No Azja jest takim ciekawym ciastkiem od razu przy takim przekrojeniem ciastką, bo napotykamy tam właśnie czekoladę, która chrupie, która jest twarda i przekrojąc nożem na pół, środek nam się rozpływa do środka. Tam znajduje się przede wszystkim marakuja, która jest kwaśna, jest dodatkiem ananasa, więc fajne połączenie, takie bardziej azjatyckie, jak właśnie Łukasz lubi. jest tam bity ganasz, obtaczony jest bitym ganaszem, który jest z infuzji z imbirem i liści kafiru. Więc i te wszystkie rzeczy, trzeba to powiedzieć, że wy wszystkie te rzeczy robicie sami tak naprawdę. Nawet pastę pistacjową robicie sami. No wszystko, a za chwilę będziecie jeszcze sami, kurczę, czekolady robić. No jest taki plan, rzeczywiście naszym marzeniem jest to, żeby być samowystarczalnymi, czyli marzy nam się pracownia gdzieś niedaleko Warszawy, najlepiej z własnym sadem, z własnym ogródkiem, gdzie moglibyśmy sadzić swoje zioła. Jesteśmy już na etapie przygotowania do stworzenia tak zwanego konceptu bean to bar, czyli tworzenia czekolady od ziaren kakaowca.
do tabliczki czekolady, czyli chcielibyśmy rzeczywiście robić własną czekoladę. Sami robimy od kilku ładnych miesięcy pasty orzechowe. Pasty, czy to pasty z orzecha laskowego, czy z pistacji. Mamy pełną kontrolę w gruncie rzeczy nad składnikiem. Oczywiście nie jesteśmy plantatorami pistacji, czy orzecha. Jeszcze nie. Ale staramy się mieć ten produkt rzeczywiście maksymalnie pod kontrolą. No to maksymalnie pod kontrolą, posłuchajmy troszeczkę muzyki. Pan Maciej, najlepszy realizator na świecie, tutaj mówi, że to jasne. Czy znowu będzie dedykacja dla mnie? Drop the beat. Nie wiem, pewnie lubisz. Don't you see that I'm shining? 'Cause when you're dreaming in diamonds, don't you see that I'm shining? 'Cause when you're dreaming in diamonds, don't you see that I'm shining? 'Cause when you're dreaming, czuję się jak pirat, płynąłem za długo. Czuję się jak pirat, no bo chodzę z papugą. Utoniemy w lugach, przez rachunki w barach. A jak mówię papuga, to adwokat nie are. To było pewne, że prędzej czy później to w końcu stąd któryś wypłynie. No a że jesteśmy braćmi, to wszystko zostaje tu mordko w rodzinie. Nabrałem wiatru w żagle dopiero po tym, jak straciłem flotę. Bo rozjebałem już wszystko, a miałem zostawić se trochę na potę. Mija ósma doba, jak opuściłem kontynu. Miałem się ustatkować, se dalej płynę. Szerokie wody, jak kiedyś Magellan. Nie zatrzymają przeszkody, gdy obrany cel ma. Mi dziewczyny, pociągnie te cumy. Tutaj rekiny polują na sumy. Panuje zwyczaj, że jak nas oszukasz, to krótko. Nikt nie będzie krzyczał, że człowiek za burto. Kiedyś walczyliśmy z wiatrem bez skutku i mało mieliśmy powodów do dumy. Aż nabraliśmy go w żagle, kiedy zaczęliśmy pociągać za sznury. Zagęszczamy ruchy i widać to po horyzoncie wyraźnie. I bądź pewien, nie wywiesimy nigdy białej flagi na masę. Jestem piratem, czy wiesz co to znaczy? Przymykam na ciebie oko i mam na ciebie hacę. Wokół skorpiony mają dużo jadu, lecz mają też przypał. Bo jesteśmy ich przeciwnością i z pewnością nigdy się nie będzie szczypał. Dla tych, którzy nie potrafią obsługiwać aplikacji Shazam, to był Avi Sycylijczyk i Louis Villan Rimbaud, a my wracamy do rozmowy z cudownymi twarzyczkami z Deseo, z Małgorzatą Wątłą, Head Pastry Chefem i panem prezesem Łukaszem Złolińskim. Panie prezesie. Łukaszem. A co powiedziałem? Panem prezesem. No dobrze. Łukaszku. Lepiej. Słuchaj, bo... Widziałem, że dosyć sporo czasu spędziłeś ostatnio z całą rodziną w Japonii. 2 miesiące. I czy stamtąd przybyły też jakieś smaki, które pojawiły się teraz w nowej odsłonie, nowej karcie, można tak powiedzieć? Zwieźliśmy mnóstwo słodyczy japońskich z różnych stron tej Japonii, bo jeszcze trzeba dodać, że każda wyspa ma swoje jakieś tam specyficzne smaki. Natomiast niestety...
czas nam nie pozwala na to, żeby jeszcze je wypromować i żeby one zawitały do naszego menu, ale powoli za chwilę będziemy mieli pierwszą odsłonę czekolady z maczą. Być może pokusimy się o tak zwany nama chocolate, czyli żywą czekoladę. To jest taka ciekawa rzecz z japońskiego cukiernictwa, rodzaj ganaszu, czyli nie takiej twardej czekolady, tylko czekolady, która się rozpływa w ustach, czekolady, która jest oczywiście przechowywana w lodówce w temperaturze około 15 stopni. Zwieźliśmy te słodycze, daliśmy do spróbowania dziewczynom, które z nami niestety nie mogły być obecne, ale myślę, że w niedługim czasie zawita mocno Japonia w DSO. Skąd pojawiają się te inspiracje wszystkie? Czy to jest, to płynie z głowy, z Instagrama, czy z przeżyć? To jest różnie tak naprawdę. Czasami, no tak jak Łukasz podsuwa nam jakieś smaki, tak jak pojawi się niedługo czekolada z maczą, no to jest tak jakby Łukaszowi trzeba dziękować będzie za tą czekoladę, bo no, tutaj Łukasz miał duży wpływ. Niektóre smaki, tak naprawdę kompozycje same przychodzą do głowy. Staramy się zawsze tak układać desery, żeby owoc, tak jak na przykładzie Azji, wszystkie owoce są egzotyczne. Żeby nie było zamieszania, tylko nie ma tam truskawki, tylko wszystkie owoce, smaki są egzotyczne. Żeby to był taki w jednym kierunku deser, żeby nie szukać tego smaku, a żeby był dla konsumenta on taki dobrze wyczuwalny, żeby miał, że tak ukierunkowany, gdzie może szukać. Czy to są takie mocno słodkie ciastka? No bo pamiętam, że kiedyś ciastka w deserze były mocno słodkie, a teraz? My nie lubimy generalnie deserów słodkich i staramy się ten cukier mieć na takim bardzo mocno wyważonym poziomie. Zresztą może Gosia mnie poprawi, ale więcej używamy w deserze czekolady niż cukru. I to tak zdecydowanie to kilkukrotnie prawie. Więcej jest czekolady i to czekolada jest tym, co dosładza w cudzysłowie deser, aniżeli cukier. Zupełnie inne techniki tworzenia deserów występują w tradycyjnych cukierniach. No, oczywiście to wszystko jest związane z tak zwanym magicznym food costem. No właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, że te wszystkie ciastka na światowym poziomie, o których mówiliście, te, które są w Paryżu, no one kosztują ile? 19 euro mniej więcej średnio, tak? Od 12 do 19 euro. Gosia z nami była w zeszłym roku w Paryżu z okazji World Chocolate Master, czyli takiej największego wydarzenia czekoladowego w świecie czekolady, na świecie i przez dwa dni, brzydko mówiąc, puściliśmy na ciastka prawie 4000 zł albo nawet ponad te 4000. Natomiast jeżeli miałbym odpowiedzieć konkretnie na twoje pytania, to Cédric Grolet, jeden z takich topowych w chwili obecnej pastry-szefów świata, 1,5 miliona obserwujących na Instagramie, który absolutnie rozwalił system. U niego ciastka zaczynają się od 12 euro, ale to jest tylko jedno ciastko. No. Reszta jest między 17, 16, 19 euro za monoporcję. I żeby w Polsce sprzedawać ciastka na wysokim poziomie, to ile one muszą kosztować, żeby to miało ręce i nogi? My myślę, że sobie dajemy radę na chwilę obecną. To znaczy nasze ciastka nie są oczywiście najtańszymi ciastkami w Polsce. Nigdy nie było naszą ambicją, aby bić się w tej wojnie cenowej. No bo w tej wojnie wygrają dyskonty zawsze. Nie? W tej wojnie wygrają dyskonty. My stawiamy na jakość, na smak i nie ukrywam i nigdy nie ukrywaliśmy, że naszą ambicją jest to, żeby dołączyć do grona najlepszych cukierni na świecie. I myślę, że o ile dziewczyny może jeszcze w to aż tak mocno nie wierzą, ale partnerka zarządzająca naszą pracownią Gosi, czyli Oksana, przekonała się kilka dni temu, bo byliśmy znowu w Paryżu, że jesteśmy już naprawdę bardzo blisko i część naszych pozycji jest już na światowym poziomie. Okej, a czy to jest tak, że już zaczynają się takie historie, że ktoś was kopiuje? Może w Polsce was kopiują, no to widzę po uśmiechu, że tak.
Wiesz co, ja do tego podchodzę w taki sposób, że w gruncie rzeczy ja się z tego powodu cieszę. No na pewno. To znaczy, jest to miłe, że ktoś nas kopiuje. To znaczy, że robimy na tyle dobrą robotę, że nawet wielkie cukiernie warszawskie patrzą na nas i cieszę się z tego powodu, jestem z tego dumny. My patrzymy bardziej na świat i na to, co się dzieje w Paryżu, na to, co się dzieje w Azji i to jest dla nas taki benchmark. Szczerze mówiąc, u naszej konkurencji warszawskiej nie byłem chyba z 3 czy 4 lata, a w Paryżu byłem w tak zwanym międzyczasie już 2 czy 3 razy, więc to jest coś, co nas interesuje. Okej, okay, po prostu masz bliżej na Okęcie. Można tak powiedzieć. No dobrze, mieliśmy Coco, mieliśmy Azję 2. Jakie jest kolejne ciasteczko pyszne tam? To będzie orzech laskowy. Nam zależy, żeby w ciastku było, żeby było i słodkie trochę, ale i słone, i coś chrupało, żeby w tym ciastku coś się działo. Więc też to jest ciastko, które jest ukierunkowane w jednym smaku. Orzech laskowy. Mhm. Ale też jest tak jakby ten smak ukryty w różnych teksturach. Ta sól teksturach gdzieś tam, która się pojawia nagle, jest bardzo fajnym takim kontrapunktem. Tak, ona podkreśla ten orzech. Orzech jest wtedy bardziej wyraźniejszy. I tak, w środek oczywiście ganasz bity. Może powiedzmy, co to jest ganasz, bo to jest, wiesz, my tutaj od 3 lat rozprawiamy o mięsie. Czasem o nie mięsie. Ale o słodyczach gadam w zasadzie tylko z deseru. To znaczy, te nowe desery są czymś, co jest polskim odpowiednikiem takiego światowego trendu, czyli w cukiernictwo też uwzględnia coś takiego jak social mediowość. Czyli instagramable. Instagramable, takie słowo, takie hasło, które widać już w chwili obecnej mocno w światowym cukiernictwie i nasze nowe pozycje, można powiedzieć, że 3 z 4 są takim odzwierciedleniem tego nowego trendu w cukiernictwie, które zapoczątkował Cédric Grolet, czyli w momencie, w którym przekroimy ciastko na pół, to ciastko żyje. Z tego ciastka coś wypływa. Jeżeli do tego dodamy ten efekt wizualny, który staramy się oddać w materiale wideo czy w materiale zdjęciowym, to jest szał. I to jest taki food porn w pełnej krasie. I to jest ten kierunek, którym chcemy w jakiejś tam części podążać w chwili obecnej, oczywiście nie zapominając o smaku. Jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziała Gosia, bo odpowiadając na twoje pytanie, powiedziała, że dosyć ogólnikowo o smaku, że jest to orzech laskowy. Nasze podróże cukiernicze podpowiadają, że to, co nam najbardziej smakowało, to smaki być może proste, takie zrozumiałe, nie przekombinowane, czyli nie mamy już takich kombinacji jak z początku deseo, gdzie nie wiem, łączyliśmy grzyby z bazylią albo rozmarynem, czyli te wszystkie fajerwerki kulinarne. My staramy się iść drogą już taką bardziej dojrzałą, gdzie nie musimy się popisywać kulinarnie. Chcemy wydobywać z najlepszej jakości składników smak być może prosty, mało złożony, ale jednak taki, który wbija w ziemię. No jak ostatni raz widziałem się tak eleganckiego, to próbowaliśmy zjeść na czas te ciastka, te z pierwszej odsłony i ja chyba poległem na 8, prawda? 9 chyba. Na 9. Myślę, że teraz zjadłbym więcej, naprawdę, bo one są, no są mniej przekombinowane, ale przez to są bardziej pyszne. No dokładnie. Nie, no ale to tutaj jak gdyby nie ma wielkiej opowieści wokół tych ciastek. No, staramy się robić wszystko, aby podwyższyć jakość składników. Nie boimy się używać wanilii, której w chwili obecnej praktycznie w cukierniach w Polsce, ale też na świecie się nie używa z uwagi na to, że wanilia kosztuje 3600 zł za kilogram. Pamiętajmy o tym, że przekroimy taką laskę wanilii na pół, wydobędziemy ziarenka i w gruncie rzeczy reszta oczywiście robimy z ich jeszcze jakieś tam infuzje i tym podobne rzeczy, ale jednak to nie jest jeden do jednego, to jest trochę tak jak z mięsem, z kością. Kość jest odrzucana, oczywiście ona może być używana do rosołów i do jakichś tam wywarów, ale jednak... No ty teraz dużo z tego grillujesz, to jesteś ekspertem. No słuchaj, nauczyłeś mnie.
Dobra, to co? Muzyka. Panie Maćku, co byśmy sobie walnęli po polsku teraz coś, co? Manam. Ty. Serdecznie witam, panie dziennikarzu. Zanim opowiem panu o sobie planach. Na imię mam Gledys del Carmen Lata Rullo Gledys Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest po stopach. Ciągle pan pyta, co sądzą mężczyzna. Poproszę pana, jaki pan jest ciekawy. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana Buenos Aires. Wszystkie inne sprawy czarowników oraz tego, co się tyczy ciał astralnych. Więc co się tyczy astrologii oraz powiedzmy ciał astralnych. Planety Jowisz i innych obiektów oczarowują mnie, lecz przede wszystkim Buenos Aires. Tymczasem żegnam, panie dziennikarzu, i niech pan nie zapomni przesłać stu egzemplarzy gazety z wywiadem. Podaruję panu zdjęcie z autografem. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest po stopach. Same sztosy.
outside window and it's raining again. Raining again. Jaja w kuchni. Wracamy po dłuższej przerwie muzycznej. Małgorzata Wątła, head pastry chef DSEO, Łukasz Smoliński, pan prezes. Oj, będziesz się nam za mnie nabijał do końca audycji. Słuchajcie, rozmawiamy o tym, jakie fajne zmiany w DSEO zachodzą. No i przeszliśmy przez trzy nowe pozycje w karcie. To czas odsłonić czwartą. A czwarta to będzie kawa. Mhm. No chyba każdy tutaj lubi kawę. Bardzo. Więc postanowiliśmy, że będzie to kawa. Też w ciastkach używamy części pieczonych. Tam też znajduje się w tym ciastku w monoporcji ciasto opieczone. Jest to biszkopt, który jest nasączony kawą. Kawą wietnamską chyba. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że używamy właśnie kawę wietnamską, więc to jest też fajny... Ukłon w kierunku podróży. Ukłon w kierunku podróży i też tego, co chyba na co dzień lubicie jeść w Warszawie będąc, prawda? Oj, kuchnia wietnamska jest chyba na number one. Tak jest. I ta kawa wietnamska, która tak sobie kapie z tego koszyczka pięknie. I co? I to jest normalnie na bazie normalnej wietnamskiej kawy, tak, takiej, która jest zaparzana w taki tradycyjny sposób. Tutaj akurat wykorzystujemy troszkę obsługę, która nam parzy, bo akurat my na to nie mamy czasu, ale czasami właśnie pozwolimy sobie wykorzystać obsługę i nam parzy. Mus też jest delikatny. Przy przekroju też właśnie, jak to Łukasz powiedział, ciastko żyje, bo jest tam pralina orzechowa, ale z ziarnami kawy, więc też fajnie chrupie, fajne doznania przy jedzeniu tego ciastka, więc jest to monoporcja też równie mocno zaskakująca pod względami struktur. I jest też fajne na Instagram, tak?
Tak. Jest to najbardziej, przede wszystkim jest to najbardziej, znaczy pierwsze aż tak rozbudowane ciastko musowe, które jest w naszym menu, bo ono jest rzeczywiście zbudowane z dużo większej ilości elementów niż do tej pory ciastka. Bardziej skomplikowane, trudne w wykonaniu, ciekawsze w smaku. Znowu mamy tam tekstury, które są miękkie, chrupkie, słodkie, słone, więc w tym ciastku się dużo dzieje, ale dzieje się wokół jednego tematu, jakim jest kawa, choć w różnych odsłonach, w tym odsłonie takiej bardziej podróżniczej, czyli kawy po wietnamsku, która jest bardzo ciekawą kawą. Ona jest zupełnie inaczej parzona, zupełnie inaczej mielona i dzięki temu wydobywamy z niej więcej takich nut czekoladowych. A ma się tę kawę w ziarnach, czy już mieloną? Mamy tą kawę w ziarnach i mieloną, więc mamy młynki, jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić i ją tak obrobić, żeby spełniała ten wymóg kawy wietnamskiej. No właśnie, a z tym mieleniem, do tego chciałem wrócić, bo jakiś czas temu w waszych wszystkich kanałach społecznościowych pojawiły się filmy z mielenia pistacji. O co chodzi? To jest taki ruch, który wykonaliśmy na początku tego roku. My w zeszłym roku kupiliśmy urządzenia urządzenia wielkości laboratoryjnej do robienia nowej czekolady, znaczy własnej czekolady, ale te urządzenia można również wykorzystywać do robienia własnych past. Uh-huh. Niestety jest tak, że pasty włoskie, które kupowaliśmy do tej pory, czyli pasty z pistacji, czy pasty 100% oczywiście. Są tylko 100% na etykiecie, naszym zdaniem. Włosi są narodem, który słynie z tego, iż nie do końca rzetelnie podchodzi do produkcji różnego rodzaju produktów, również używanych w tak zwanej horece. Czy tutaj się pojawia jakiś element dla fanów filmów mafijnych? To jest zresztą szeroko komentowany temat, bo te kwestie pojawiają się i w Gomorze, i pojawiają się w świecie gastronomicznym. Wystarczy porównać się, biorąc pod uwagę dane pochodzące z włoskiego GUS-u odnośnie produkcji oliwek i produkcji oliwy. Jeżeli porówna się wielkość produkcji oliwek versus oliwy włoskiej, w cudzysłowie oczywiście, to okazuje się, że Włosi jakoś magicznie wydobywają więcej oliwy, aniżeli produkują oliwek. I my oczywiście też poczuliśmy to i w smaku, i poczuliśmy to obserwując, jak zachowuje się taka pasta, i stwierdziliśmy, że będziemy jednak produkowali własne pasty, bo wtedy mamy pełną kontrolę, bo już orzecha się nie da oszukać. Orzech jest, tutaj już nie jesteś w stanie nic wielkiego zrobić. A w przypadku tych past włoskich dodawano olei, dodawano innych orzechów, dodawano barwników, pomimo tego, że kupowaliśmy pasty 100%, na przykład pistacja czy 100% orzech z Piemontu IGP za bardzo duże kwoty. No więc teraz jesteśmy samowystarczalni pod tym względem. Elegancko. Kurczę, no ja tak naprawdę dopóki nie zacząłem obserwować tej waszej drogi rozrastania się DSEO, tych inwestycji, które się tam dzieją, no bo przecież drukarka 3D do czekolady, no to jest kosmos. Nie wiedziałem, że w ogóle w cukiernictwie można takie cuda robić. Jak te cuda w ogóle się, praca na takiej technologii przekłada na to, jak można swoje pomysły przekształcić w te cudeńka, które w ladzie chłodniczej siedzą? No na początku to czekoladę trzeba dobrze poznać. Trzeba się zaprzyjaźnić z czekoladą, jak ja to mówię. Piękna przyjaźń. Bo cały trzeba poznać jej proces technologiczny, żeby wykonywać te małe dzieła sztuki z czekolady, małe rzeźby czy dekoracje do nas, na nasze monoporcje są przez nas wszystkie robione, więc trzeba znać właśnie tą technikę, tak? Jak w jakiej temperaturze, jaką czekoladę wykorzystywać,
Bo tak naprawdę czekolada można być na wielu sposobach wykorzystywana do dekoracji. Są potrzebne odpowiednie warunki i otoczenia, i czekolady. Czekoladę, każdy rodzaj czekolady trzeba odpowiednio zatemperować, żeby była chrupka, błyszcząca. Więc z czekoladą to, tak jak mówię, trzeba się zaprzyjaźnić i ją lepiej poznać. I jak długo się zaprzyjaźniałaś z czekoladą? Tak naprawdę nadal się poznaję z czekoladą i nadal mnie zaskakuje. Ale już takie 3-4 lata. Uh-huh. Wydaje mi się, że teraz już jest naprawdę o wiele lepiej. Więc powstają fajne rzeczy. Drukarka 3D ułatwia nam pracę. Przede wszystkim. Obserwowałem, jak to działa, to jest niesamowite. No, przede wszystkim drukarka, tak jak Gosia powiedziała, napisy to są kluczowe i na samym początku trochę się z nas śmiano, że oczywiście, ale przepraszam was najmocniej, ale przecież z rękawa cukierniczego to świadczy o mistrzostwie cukiernika i tak dalej, ale przecież pewnych rzeczy się nie da wykonać. No tak, zresztą pracujecie bardzo często w sektorze B2B, business to business, i po prostu jak ktoś chce, żeby zrobić logo, no to nie ma siły. Zazwyczaj to logo, jak jest robione inną techniką, to jest no poprzekręcane, delikatnie mówiąc. No więc temu służy przede wszystkim zakup drukarki 3D. Jesteśmy pierwszą cukiernią w Polsce, która taką drukarkę 3D ma. Paradoksalnie z tej drukarki można drukować nawet z musu, z brokułów, masłem, wszystkim czymś, co ma odpowiednią teksturę. Można powiedzieć, że już w chwili obecnej mamy na pokładzie faceta, który jest jednym z trzech największych fachowców, jeżeli chodzi o materiałoznawstwo takie spożywcze i druk 3D na świecie. Jest to chłopak, który skończył Warszawską Politechnikę, właśnie materiałoznawstwo, i przez ostatnie 4 lata pracował nad rozwojem drukarki 3D w Holandii. Zresztą drukarki 3D, z której my korzystamy, uh-huh. więc znają świetnie. Pomaga nam w bardzo trudnych projektach. Na przykład obecnie realizujemy taki projekt dla dużego koncernu paliwowego w Polsce na O. Gdzie musimy w sposób idealny odwzorować tak zwany reklamowy kiwizual, uh-huh. czyli bardzo skomplikowaną grafikę, która się składa z mnóstwa elementów, domków, dróg, drzewek, samochodzików. Niesamowite. Nie jest w stanie odwzorować w sposób idealny tego cukiernik, a potrafimy to zrobić dzięki właśnie drukarce 3D. To co, muzyka po tych technologiach, co? Bo mało nie miałem końcowych napisów. Świętowali to co zwykle. Reaktywacja modelu z 90-sów. Wbiło tu paru raperków, paru lokalnych Travisów. Kociaki staszą futerko, węsząc w poszukiwaniu gratisów. Wbiło tu paru Rubensów, zagorzałych alkoholików. Duże tupeńki ich świętość, skandują Santo Subito. Zobacz jak parkietem trzęsą, ale tańczą nie do bitu. Moda to bożek wstrętny, a my stado neofitów. Wojtek chyba się powabie, bo ja nie odbiera telefonu w alfie. Ja za to Oskar bawi się jak Caligula, pije wino i przy kiblach pali skóra. Typek co ma balans jak sweter, opowiada, że jest Karlem Lagerfeldem. A ci ludzie nie śmiedzą cebulą, owszem za to wali z japytaniem Camembertem. O, nagle słyszymy strzały, obok bufetu huki. Wali w żyrandol wariat, puszczy mu w ręku Uzi. Zaczyna rabować śmietankę, znana z pudelka głupi. Zabiera nam Prada, diamenty, Versace, komórki, t-shirty Supreme. Napad na bankiet, zniknął jak za dotknięciem różdżki. Juchy te fatałaszki, kto naszą czujność uśpił. Stoimy milcząc nadzy, niby zwierzęta z dżungli. Paradoksalnie bardziej ludzcy, tak śmiertelnie równi. Nie jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Bierz i mit, życie nauczyło mnie grać. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać.
tym sam stoję klubie. Czekam aż ktoś się spruje. Mówię polej tu dwie, barman sto serwuje i obserwuje. Kasztan ty w mordę klunej, błyszczą jak Blu-ray. Jego złote truje z ósmym świata cudem. W ślinę uderza Rubens, od out youtuber z rudą wali bruder. Jest ten nowiuch, wie od kogo w ruch by nie lubię. Jest dwie po drugiej, więc ledwo mówię. Nagle wbija jakiś psychokas na głowie komin i moro kapota. Jego pikolaki lśnią jak chłopaki, oślepił mnie. Zostałem w blokach, ma w dłoni Uzi, w drugiej łuski. Mija młodego za nusi, patrzy na biednego tato, celując mu w sam środek trzustki. Trwa nie czas na homilię, baza wracami jak Kevin Wigilię. Jak mnie zabije, to postawcie lilię. Wielu rusza ratować familię. Przez głowę przelatuje życie jak skany. Miałem mieć panny, rodzinę i plany. I walę go na łeb, a łeb ma twardy, a spod kominiary słyszę. Nie jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Bierz i milcz, życie nauczyło mnie kraść. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Dostaję w pysk, wpadam w stolik. Mocna bomba, ryj mnie boli. Łupię krzyż, ściągam komin. Wciąż zdziwiony i on tam stoi. Co ty kurwa robisz? Awni, sorry. I weź go kurwa wpuść na salony. Chwilę wcześniej staję rędziem pod głównym wejściem. Wbiegam na schody, Uzi w ręce. Styl wojskowy, balaklawa, Samara w dłoni. DJ progresywny, lubił chujowy. Rozpierdala jak alarm głowy. Pół na pół, przebrani oni za gwiazdy rapu i ofiary mody. Duch swobody, brak oporów. Podłapały grę w napad, mordy. Duży dystans, łapią klimat. I wrzuca każdy fanty sam do torby. Futra, zegarki, karty, iPhony, labruna, majtki, czapki, banknoty. Ewidentnie pomysł dobry. Zajarali się przebraniem. Pięknie jak 90. Kroję dalej, co za balet. Mam już na go całą salę. Muszę tako jakoś znaleźć. I wychodzi z kibla Oscar i uwala mnie nagle tym strzałem. Bo cię nie masz lepszych żartów. Sam podbiłeś Suzy w ręku. Nie mówiłeś, że to bal przebierańców. Kurwa tak, z modowych kręgów. A, nie strybiłem tej ironii. W sumie nie kulawa heca. Na waleta stoją oni jak w tańcu nowym drżą na parkietach. Na Samary wzrok na siebie, na nich. O człowieku pewnie. I zrywamy się z fantami zanim ktoś tu się zetnie. Nie jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Bierz i milcz, życie nauczyło mnie kraść. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Radio Campus. Same sztosy. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds. Like a freshly cut diamond. Diamonds are forever like friends that'll kill for you. Put up in a jewelry store, burglary, steal for you. Bill with you, split the diamond in two, ice blue. Trice, you try to disrespect our kinship, I don't like you. And now you X'd out the fam, but I'm cashing checks with Premier on his jam. Robin Leach, interviews on the beach. When we shake hands, nothing but ice on the reach. And I teach like the rap Reverend Ike without the perm, I preach. There's more you need to learn, I return for my streets. Gaining my wealth, training myself for corny confrontation with haters who be playing themselves. Diamonds, I like my world of rap. Your rhyming, it's like a world of crap. And a diamond is like a fly-ass girl that's trapped. And you can't beat that with a bat. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like yeah. Respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds. 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 Yeah.
pick of the pen, write down the sins, cleanse, lay this shit down, play it for friends, make a few M's, then do it again. J. Cole, who'd have thought you would have been? Rhyming with ghosts, guru flows forever like a diamond and most. Could never afford the precious jewels, that's precisely why I'm blessing you. With clear cut messages, I'm destined to invest in urban sections where depression rules. I hope to heal the destitute before I leave this vestibule. Between the heavens and the seven circles where some dead homies maybe rest, I plan to resurrect a few. I press the truth against the neck of devils. Look at the youth just like a precious pebble, meant to be protected. Mentally we let this poison of Western philosophy make us sloppy. We forgot we are the chosen. From hip hop to astronomy, they copy what we showed them. Niggas be talking slick, but only try me over modems. In person they starstruck, they hearts flutter. I'm like the realest one you ever met. If you don't feel this one, give it a sec. Go live a little, let the years pass. Experience pain, watch the tears crash onto the floor. Hurt brings wisdom, wisdom brings a whole nother sort of understanding. Diamonds only worth what we demand it. And niggas paying top dollar. Once upon a time I paid 100 for mine, now I'm a lot smarter. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. I rock diamonds that cut glass out of window panes, ball head slick blazing tracks when the endos flame. Rocks that bling, rocks that make them jock my team. Rocks that shine, rocks that keep my hand on my nine. Rocks that blind, make the hard rocks drop dime. One of a kind, niggas best jet from the spot when I cock mine. Diamonds are like your man, you always call fam. Diamonds are like your grandma, you always call ma'am. Diamonds are like having the whole world in your hand. Diamonds are like the shows I've ripped with no band. Rocking your knot, stopping your plot. It's me, ballhead slick Duke, copping your block. For you it's only pain, for me it's only gain. Diamonds are like loyalty, iced out like royalty. Diamonds are like my wifey, so sweet the way she spoils me. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever like family and loyalty, or real rap songs like Cream or my melody. Diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds, diamonds. Like a freshly cut diamond. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. No i tak właśnie godzina mija, za nami dużo fajnej muzyki, między innymi pierwszy singiel Gangstara od kilkunastu lat od śmierci Guru i naprawdę bardzo fajny. A teraz, proszę państwa, no, czas na promocję Deseo. Czyli proszę bardzo, opowiedzcie, gdzie jest Deseo, co to jest Deseo i jeszcze powiedzcie naszym słuchaczom jeszcze raz o tych ciasteczkach tak na szybko, żeby im się chciało przyjść. Deseo to jest cukiernia butikowa. Czyli cukiernia, która dba bardzo mocno o szczegóły, jeżeli chodzi o smak, o wygląd, o to, w jakich okolicznościach przyrody spożywamy te ciastka, czyli te lokale staramy się wydizajnować w takim pięknym stylu, bardzo przyjemnym, mam przynajmniej taką nadzieję. Jesteśmy w czterech miejscach w Warszawie, taka odsłona bardziej street foodowa, czyli Hala Gwardii, pracownia, która jest typowym pastry shopem, Burakowska i Nowy Fort 8. Uh-huh. Staramy się zawsze od jakiegoś czasu lokalizować nasze kawiarnie w takich magicznych miejscach. Ja pochodzę z rynku reklamowego i zawsze to było ważne, żeby to biuro, to miejsce pracy było w takim fajnej przestrzeni, bardzo artystycznej, więc i Burakowska jest, wydaje mi się, taką przestrzenią, gdzie jest dużo designu, dużo takich ciekawych, jakościowych konceptów. Z drugiej strony nowa inwestycja, czyli Fort 8, jest również taką przestrzenią. Są pracownie architektoniczne, są jakościowe gastronomie, jak my, jak Beef Shop, Wine Corner i nasi pozostali sąsiedzi. Na pewno jesteśmy cukiernią nietuzinkową, cukiernią, których wiele w Polsce nie ma, bo można je policzyć na palcach. Myślę, że dwóch, albo nawet nie, chyba jednej ręki.
jednej ręki. Myślę, że w dzisiejszych czasach spokojnie można już pominąć ten Paryż i delektować się słodkościami w Warszawie, bo na przestrzeni kilku ostatnich lat mocno żeśmy nadgonili to, co w cukiernictwie było w zapaści. Jesteśmy już teraz coraz bliżej tego światowego cukiernictwa paryskiego i nie tylko my jako DSEO, ale też pozostała nasza konkurencja taka najbliższa prezentuje poziom, którego naprawdę jako Polacy nie możemy się wstydzić. No i teraz słowo od Małgorzaty Wądłej, head pastry szefa. Są takie małe dzieła sztuki, które trzeba na pewno spróbować. Co jest teraz takie też modne, każdy robi zdjęcia, co nam też serce się, że tak powiem, cieszy i wow, fajnie. A jakie smaki są? Jaki jest smak w tych ciasteczkach? Smaki są różnorodne. Smaki są z jednej strony bardziej tradycyjne. Sporo jest inspiracji z podróży. Gosia tutaj wspomniała o nas, ale my też, zarówno Gosia, jak i Oksanę Rajczakowską, czyli naszego creative pastry szefa, staramy się co chwilę zabierać do nowych restauracji warszawskich, pozapoznawać z kuchnią z różnych stron świata i gdzieś tam rozwijać dziewczyn podniebienia i zarazić tymi podróżami kulinarnymi, aby same szukały nowych smaków i te smaki gdzieś tam kreowały w DSEO. No mam nadzieję, że wkrótce już znów was odwiedzę i się najem pyszności, bo jest to fantastyczna przygoda. Czy lody dalej będą? Będą i będą te lody rozwijane w przyszłym roku. Nie możemy jeszcze zdradzić, ponieważ szykujemy się do otwarcia nowej prawie 4 razy większej pracowni niż ta, która w chwili obecnej jest w naszym posiadaniu, więc będziemy mieli zdecydowanie więcej możliwości i to wpłynie na jeszcze wyższą jakość, o którą staramy się każdego dnia walczyć. A ja będę udawał, że nie wiem, gdzie to jest. Małgorzata Wątła, Łukasz Smoliński, prosto z DSEO. Moi Państwa goście w tym tygodniu, bardzo Wam dziękuję, bardzo było przyjemnie. Dziękujemy. I słodziutko. A my słyszymy się już za tydzień, bo to już 3 lata tego programu i kolejny rok przed nami. Kolejny rok będziemy mówić o pysznych jedzeniach. Oczywiście tradycyjnie o 20:50 zapraszam na najgorszego kucharza. Teraz będę robił makaron i zamknął mnie w klatce. Do usłyszenia, Marcin Kuc. Radio Campus 97,1 FM.